Nie pomogły protesty związków zawodowych ani zaangażowanie władz powiatu. Przekształcenie rejonu energetycznego Wieluń w posterunek energetyczny stało się faktem z dniem 1 września. PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź Teren w komunikacie wysłanym do naszej stacji informuje, że obecnie prowadzi działalność w strukturze 6 rejonów energetycznych. Zgodnie z założeniami i harmonogramem programu konsolidacji rejonów i posterunków energetycznych, obszar dotychczas obsługiwany przez służby energetyczne rejonu energetycznego Wieluń został włączony w strukturę rejonu energetycznego Bełchatów. Każda organizacja, w szczególności taka jak grupa kapitałowa PGE, musi podlegać zmianom, musi odpowiadać na pewne oczekiwania rynku, musi odpowiadać na oczekiwania w szczególności regulatora i musi odpowiadać na oczekiwania klientów. PGE również podjęła wyzwanie, chcąc klientom, pracownikom stworzyć jak najlepsze warunki, czy to dostawy energii, czy to pracy. W ramach tych działań przyjęliśmy program poprawy efektywności, który jest związany z konsolidacją rejonów i posterunków energetycznych. W siedzibie dotychczasowego rejonu energetycznego Wieluń został utworzony posterunek energetyczny oraz powołane komórki zamiejscowe wydziałów rejonu energetycznego Bełchatów. Klienci nadal będą obsługiwani w Wieluniu i tu będą mogli zgłaszać sprawy związane ze zgłaszaniem awarii pod numerem alarmowym 991, zgłaszaniem reklamacji dotyczących przerw w dostawie energii elektrycznej, przyłączaniem nowych obiektów do sieci energetycznej, działaniem układów pomiarowych i wskazań licznika czy prowadzeniem prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami programu żaden z pracowników nie utracił pracy. Nikt nie będzie też dojeżdżał do siedziby rejonu energetycznego w Bełchatowie. Wszelkie prawa, uprawnienia i obowiązki wynikające z obowiązujących umów zawartych przed 1 września 2012 roku przez rejon energetyczny Wieluń będą obecnie realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź Teren rejon energetyczny Bełchatów. Obszar działania skonsolidowanego rejonu energetycznego Bełchatów w całości obejmuje tereny dotychczas obsługiwane przez rejony bełchatowski i wieluński. Zatem wszelkie zmiany organizacyjne w działaniu służb technicznych nie będą zauważalne dla odbiorców. Powyższe zmiany są realizowane zgodnie z założeniami harmonogramem programu konsolidacji rejonów i posterunków energetycznych prowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A. na terenie działania 7 oddziałów operacyjnych spółki.